2013 roku ukończyłaś nasze technikum. Czym teraz się zajmujesz? Aktualnie studiuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika finanse i rachunkowość. Są to studia drugiego stopnia, magisterskie, o profilu bankowości i ubezpieczenia. Ukończyłam już pierwszy stopień z finansów i rachunkowości, także na UMK. Mam już tytuł licencjata. Poza tym studiuję także na WSB w Toruniu analitykę finansową. Jestem stażystką w banku PKO BP oraz prowadzę koło naukowe bankowości, które funkcjonuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na UMK. Jeżeli bym miała jeszcze raz podejmować decyzję, ponownie przyszłabym do technikum ekonomicznego. Uważam, że słowa wybierz ekonomik, wybierz sukces są jak najbardziej prawdziwe. Ekonomik otwiera właśnie tutaj nasze takie finansowe myślenie, nasze perspektywy. I zdobywamy bardzo fajne podstawy do tego, aby dalej rozwijać się w świecie finansów. Także jak najbardziej polecam tutaj tę szkołę wszystkim zainteresowanym. Ja swojej decyzji nie żałuję, wręcz przeciwnie, odkryłam w sobie to, co najbardziej lubię, czyli bankowość, i chcę w tym dalej się realizować. Jest pan absolwentem naszej szkoły. Jaki miała ona wpływ na pana przyszłość? Na pewno w kwestii merytorycznej to faktycznie zajęcia związane gdzieś okołorachunkowe czy tego typu rzeczy pozwoliły na łatwiejsze zrozumienie pewnych biznesowych spraw, które były w korporacji, do której się zatrudniłem zaraz po szkole. Na pewno to ułatwiło mi gdzieś ten start. Dobrze, bardzo dobrze wspominam też wymagających nauczycieli. Pozdrawiam tutaj też pana Walkowiaka, pana profesora Walkowiaka, z którym miałem matematykę. To, że był wymagającym nauczycielem, sprawiło, że miałem też dobre wyniki z matematyki i faktycznie później nie miałem na studiach większych problemów, żeby ten materiał przyswoić. Myślę, że to był w ogóle, fajnie się spasowało, że szkoła średnia dała mi tą możliwość, że rzeczywiście mogłem się realizować tak, jak chciałem. I za to zawsze będę wdzięczny ekonomikowi, bo bardzo dobrze wspominam ten czas. A czy ma pan może jakieś wskazówki dla uczniów naszego technikum? Wydaje mi się, że najważniejsze to jest poczuć tą pasję do czegoś, co się wykonuje. Uważam, że dużo z nas może lubić to, co robić, to, co się robi na co dzień. Życzę też tego wszystkim uczniom, którzy tutaj chodzą do ekonomika, by tę pasję, coś, co faktycznie ich zaintryguje, czy to będą przedmioty związane faktycznie z ekonomią związane, czy zupełnie coś innego. W każdym razie niech podążają tym szlakiem, który gdzieś sprawia im tą radość, by faktycznie ich kariera zawodowa w przyszłości dawała im w pełni satysfakcję. Powiedz mi, jak wspominasz tą szkołę? Bardzo dobrze. Uważam, że Technikum Ekonomiczne to jest jedna z fajniejszych szkół. Mam porównanie, bo oczywiście miałam znajomych w innych szkołach. Ja do dzisiaj bardzo dobrze wspominam i swoich nauczycieli, i swoich znajomych ze szkolnej ławy. Zresztą cały czas mam z nimi kontakt, zarówno z nauczycielami, jak i z rówieśnikami. Po szkole założyłam swoją firmę, która się nazywa Flowden Studio. Oczywiście zanim założyłam swoją firmę, to pracowałam w danej branży, czyli w branży fitness przez około 5-6 lat. Co byś poradziła innym uczniom, którzy chodzą do tej szkoły? Żeby podążali za własną pasją, żeby nie bali się marzyć i żeby realizowali swoje plany. I nieważne, czy one wypalą, czy nie, czy coś się uda, czy nie, bo każda porażka buduje kolejny sukces. A co z uczniami, którzy nie wiedzą, co robić na tym etapie życia? Jakieś rady? Co zrobić, kiedy się nie wie, co zrobić dalej ze swoim życiem? Czasami fajnym rozwiązaniem jest pójście na przykład do doradcy zawodowego, który przeprowadzi jakieś testy. Predyspozycje sprawdzi do danego zawodu i może pomóc nam z pokierowaniem naszej dalszej ścieżki. Czasami wystarczy odczekać chwilę i poczekać, co życie nam przyniesie.